zapraszam bardzo serdecznie do wykładu, który zatytułowałem Atak na Boga i na Jego świątynię. Na ostatnim spotkaniu, miesiąc temu, rozważaliśmy naukę o świątyni. Mówiliśmy na temat funkcji, na temat znaczenia tych starotestamentowych rzeczywistości dla ludzi wszystkich wieków na naszej ziemi. Stwierdziliśmy, że zbawienie grzesznika zasadza się nie tylko na śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Niektórzy chrześcijanie uważają, że skoro Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, to już wszystko, czego powinien dokonać dla zbawienia ludzkości. Biblia uczy inaczej. I świątynia starotestamentowa również tego uczyła. Krzyż Jezusa Chrystusa jest podstawą dopiero do arcykapłańskiej funkcji naszego Zbawiciela. On wcześniej nie mógł pośredniczyć ani przebaczać w tym planie zbawienia niż czas, kiedy już fizycznie oddał swoje życie za każdego z nas. Ktoś powie, no tak, ale w Starym Testamencie też ludzie mieli przebaczenie. Owszem, i Paweł apostoł tłumaczył, o tym mówiliśmy miesiąc temu, że to były cienie rzeczywistości, która miała dopiero nastąpić. Nic dziwnego, że z uwagi na taką rangę nauki o świątyni, znaczeniu śmierci prawdziwego Baranka Bożego, pośredniczej jego służby, szatan czyni wszystko, aby zdegradować tę naukę, zdegradować tę służbę, aby ją zaatakować, zasłonić, zniekształcić, a najlepiej wyrugować ją z umysłów grzesznika. Studiować będziemy na podstawie czytania i zatrzymywania się nad tekstami, nad myślami zawartymi w 8 rozdziale proroctwa Księgi Daniela. Zaraz na samym początku chcę przypomnieć tym, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach od początku, jak kształtował się język Księgi Daniela. Pamiętacie? Od samego początku do 2 rozdziału wiersza 4, połowy tego wiersza, był to język hebrajski. Ten zwrot z 4 wiersza, który brzmi: wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po syryjsku albo po aramejsku. Połowa tego 4 wiersza już rozpoczyna język aramejski, czy język syryjski. I ten język syryjski w księdze Daniela mamy aż do 28 wiersza 7 rozdziału, czyli do końca 7 rozdziału. 8 rozdział jest specyficzny w tym, że wraca nam język hebrajski. Dlaczego właśnie w tym miejscu? Są też bardzo ważne inne cechy tego proroctwa. Głównym tematem 8 rozdziału jest odkupienie ludu Bożego. Po raz pierwszy w 8 rozdziale czytamy o czasie końca, a również o końcu czasu. Zastanowimy się, czy to jest czas końca i koniec czasu, czy to jest jedno i to samo, czy nie. Ale to dopiero za chwilę. Po raz pierwszy w księdze Daniela ani prorok, ani nikt z ludzi nie rozumie podanego proroctwa. Zaskakujące, tak jeszcze nie było. Wypowiedź Jezusa na temat tego proroctwa, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i wiersz 15, jest wzięta z 8 rozdziału księgi proroka Daniela. Bardzo ciekawe. 8 rozdział jest wyjątkowym takim pomostem pomiędzy 7 i 9 rozdziałem. Ktoś by powiedział, no jeżeli jest między nimi, to jest jakimś pomostem. Nie, nie jest jakimś pomostem. Jest pomostem, bez którego 7 rozdział
nigdy nie będzie dokończony, a dziewiąty rozdział nigdy nie będzie miał gruntu, na którym będzie mógł się zaczepić. Tę funkcję pełni ósmy rozdział. Tutaj w siódmym rozdziale mieliśmy do czynienia z bestiami. Prawda? Z walkami między poszczególnymi mocarstwami. Cztery te bestie występowały. W ósmym rozdziale nie mamy bestii. Mamy zwierzęta domowe. Kozła i barana w odwrotnej kolejności. Barana i kozła. Zwróćcie uwagę, ósmy rozdział dużo mówi o świątyni. A to w świątyni te dwa rodzaje zwierząt były ofiarowane. Baranek był ofiarowany w codziennej służbie, a kozioł w Jom Kippur. Ósmy rozdział prowadzi nas do dziewiątego, gdzie mowa jest o Mesjaszu. Bardzo wyraźnie. Mesjaszu, którym był Jezus z Nazaretu. W tym rozdziale znajduje się kluczowy tekst całej Księgi Daniela. Jest ósmy rozdział, wiersz 14. Niektórzy dla kontekstu cytują i 13, i 14. Do tego rozdziału narastała nam symbolika prorocza. Ten język symboliczny nam się mnożył. Coraz więcej tych symboli nam przybywało. Od tej pory zauważymy i gdy uważnie czytamy, zanik języka symbolicznego. On nigdy nie zaniknie. Do końca księgi proroka Daniela on będzie, ale będzie go coraz mniej. W siódmym rozdziale cała historia zamknęła się kwestią sądu. W ósmym rozdziale jest mowa o oczyszczeniu świątyni, a to jest Jom Kippur. Czy Jom Kippur i sąd z Daniela siódmego rozdziału mają cokolwiek wspólnego? Nad tym będziemy się zastanawiali. Jedyne widzenie, którego wyjaśnienie zostało rozpoczęte w ósmym rozdziale, ale niedokończone. Anioł Gabriel, który otrzymuje polecenie wyjaśnić Danielowi to proroctwo, wyjaśnia do pewnego momentu i zatrzymuje się. Niektórzy mówili, bo dyspozycja fizyczna Daniela na to nie pozwoliła. Daniel zemdlał. Nie, Daniel zemdlał dopiero wtedy, gdy powiedział, że nie będzie dalszego ciągu wyjaśnienia. Wtedy Daniel się rozchorował. Nie wcześniej. Czytajmy z uwagą księgę proroka Daniela. Niesamowite i cudowne rzeczy tam znajdziemy. Niedokończone proroctwo, jedyne. To znaczy proroctwo, jego wyjaśnienie. Wprowadza ten ósmy rozdział w bardzo precyzyjne proroctwo pod względem czasowym, proroctwo mesjanistyczne, o którym będziemy mówili dzisiaj wieczorem. W międzyczasie, w tym miesiącu, dużo przeczytałem na ten temat i cieszę się, że spotkałem inne poglądy, zupełnie inne poglądy. Ale my się nie będziemy poglądami zajmować, my się Biblią zajmiemy i tekstem biblijnym i zobaczymy, czy Biblia mówi o śmierci Chrystusa, czy nie. Czy precyzuje to, kiedy to miało nastąpić, czy nie. I cokolwiek my będziemy na ten temat myśleć, to nie jest ważne. Ważne jest, co Biblia ma do powiedzenia. Z tego rozdziału bierze też początek eschatologia Nowego Testamentu, czyli nauka o rzeczach ostatnich w globalnym ich wymiarze na tej ziemi. Apostoł Paweł nawiązuje do ósmego rozdziału proroctwa Danielowego, gdy pisze w drugim liście do Tesaloniczan.
Tam ludzie nie wiedzieli, jak to będzie z przyjściem Chrystusa, a więc zarazem i sądem i tak dalej. Paweł im to porządkuje i mówi, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie wcześniej to przyjście Chrystusa, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad to wszystko, co jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, udając się za Boga. Czy nie pamiętacie, przywołuje na pamięć Tesaloniczanom Paweł pewne fakty, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? Daniel studiował z nimi ten tekst. A teraz wiecie, co go powstrzymuje. Także się objawi dopiero we właściwym czasie. To brzmi zagadkowo może dla niektórych z was, ale my to będziemy skrupulatnie oglądać i szeregować podczas tego weekendu. A więc idziemy bezpośrednio do tekstu. W trzecim roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. Szczegóły, które zdawać by się mogło dla nas są mało znaczące albo nic nam nie mówiące. A jednak Bóg zdecydował, aby to pozostało tak długo, jak długo księga proroka Daniela będzie. Trzeci rok króla Belsazara, to jest widzenie ósmego rozdziału, i powołuje się, a to było po tym widzeniu, które ukazało mi się poprzednio. Pamięta ktoś, kiedy Daniel miał poprzednie widzenie? 2 lata wcześniej, w pierwszym roku Belsazara. 3 lata moglibyśmy powiedzieć, jeżeli licząc pełne, że tam to było na początku, a to na końcu trzeciego roku. W widzeniu zdawało mi się, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. Gdzie jest Suza? Co to za kraina Elam? Zdawało mi się. My nie wiemy, czy fizycznie był przeniesiony. Pamiętacie z listu do Koryntian, jak Paweł mówi, że zna człowieka przed 14 laty, który był zabrany aż do trzeciego nieba. Mówi, nie wiem tylko, czy to było w ciele, czy nie. Ale miał tę wizję. Podobnie pisze tutaj Daniel. Ja nie wiem, jak to było, ale takie wrażenie miałem, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. Daniel znał te tereny. Był przecież premierem rządu babilońskiego. Te koalicyjne powiązania, a nie tylko. Korpus dyplomatyczny stanowił, że on będzie utrzymywał kontakty z innymi też narodami okolicznymi. Chciałbym wam przybliżyć Elam. Paweł wszystkie wizje miał tutaj w Babilonie, dotychczasowe. Tę ma w Suzie. To jest kraina Elam. Po drugiej stronie Tygrysu. Właśnie ma wrażenie, że jest tam. Zwróćcie uwagę, że w 8 rozdziale pominięty jest Babilon w wizji. Do tej pory był i w 2 rozdziale, i w 7 rozdziale. W 8 rozdziale go nie ma. Na tronie jest ostatni panujący Babilończyk, Belsazar. Bóg teraz ukazuje prorokowi rzeczywistość z perspektywy ościennych narodów i tutaj tego kierunku, to jest wschód od Babilonu, które będą wchodziły na widownię bardzo mocno i z ich perspektywy ukazane jest, co się będzie działo. Babilon już się nie będzie liczył. I jeszcze wrócę do tej myśli. Gdy prorok
miał wizję w Babilonie, to obowiązywał. Tekst jest pisany językiem asyryjskim. Tutaj, przepraszam, syryjskim, nie asyryjskim. Tutaj już proroctwo nie będzie dotyczyło Babilonu, będzie dotyczyło innych krajów, wraca nam język hebrajski. Ale to nie jest jedyny powód. Jest jeszcze powód o wiele bardziej istotny. W wierszu trzecim mówi, gdy podniosłem oczy, widziałem oto baran, stanął na brzegu rzeki, miał dwa rogi. Obydwa rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Dziwna to wizja. Widzi, jak baran bodzie na zachód, na północ i na południe. A więc to są kierunki, w których atakował będzie ten baran. Skąd wobec tego się pojawi? Mamy trzy kierunki świata. Nie mamy jednego. Którego nie mamy? Wschodu, czyli przychodzi ze wschodu. Wizję ma w Suzie, w krainie Elam. Tam, gdzie mieszkają tamte narody, skąd przyjdzie baran. Robił, co chciał i nie było nikogo, kto by go zahamował w jego rozpędzie. I gdy nad tym się zastanawiałem, pisze Daniel, oto nadszedł kozioł z zachodu, czyli z przeciwnego kierunku, po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. Popatrzmy, jak ta scena mogła wyglądać. Od wschodu baran, od zachodu kozioł. Kozioł atakuje barana, który ma dwa rogi, uderza na niego z całej siły. A tutaj możemy popatrzeć na mapę, gdzie to się działo. Tutaj właśnie mamy Suzę zaznaczoną. Z tych terenów wędrują narody, które tworzą później koalicję medoperską i będą atakować jako te dwa rogi barana. Ten, co później się pojawił, jest większy. Persowie dołączyli do Medów. Medowie wcześniej byli potęgą niż Persowie. No ale zostawmy jeszcze wykładnię. Pojawia się ta nowa potęga, a więc ruchy barana na wschód, na północ i na południe. Ze wschodu ten bezpośrednio odwrotny kierunek do ruchów barana tych wczesnych pojawia się kozioł. Widziałem, jak natarł na barana, rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, aby mu sprostać. Rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go i nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się jego wielki róg. Na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Dziwne sceny. I Daniel nic z tego jeszcze nie rozumie. Daniel to ogląda. To jest jakiś dramat, który rozgrywa się przed jego oczami. Gdy ten pierwszy zwycięski róg zostaje złamany, to czy łamie się, to pojawiają się cztery inne rogi. I teraz mamy bardzo ważny tekst, tekst dziewiąty, przy którym musimy się troszeczkę zatrzymać. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Z jednego z nich, czyli kto to jest ten jeden z nich? Róg? Czy strona świata, na którego te rogi się rozrosły? Sprawa jest dosyć prosta. W języku hebrajskim
róg jest rodzaju żeńskiego. Z całym szacunkiem i mam tutaj na sali osoby, które mogą mnie zweryfikować, które znają hebrajski. Ale tak jest. Róg jest rodzaju żeńskiego. Ten zwrot z jednego z nich jest, nawiązuje do rodzaju męskiego. A więc nie może się odnosić do rogów. Natomiast strony świata i wiatr, bo często tak to jest tłumaczone, na cztery wiatry ziemi, cztery strony świata, jest rodzaju męskiego. A więc z jednego z nich nie odnosi się do rogów, tylko odnosi się do jednej z czterech stron świata, na które te cztery rogi się rozrosły. My cenimy sobie bardzo wierność przekładów, komisji przekładów i tutaj precyzyjnie zostało to oddane tak, jak powinno. Szkoda, że w innych miejscach właśnie w Księdze Daniela tych pomyłek jest za dużo i to bardzo znaczących. Ale tutaj jest bardzo wyraźnie i poprawnie to wyjaśnione. A więc gdy czytamy, że złamał się jeden róg, wyrosły cztery na cztery strony nieba i z jednego z nich wyrósł mały róg, to nie wyrósł róg z rogu. Róg wyrósł z jednej ze stron świata, na które rozrosły się te rogi. Możemy nawet po prostu pokusić się o to, ażeby później w historii szukać takiego rogu, która w jednej ze stron świata się pojawiła. Bo pierwszy jej atak jest w stronę południa, a później na wschód i prześliczna ziemia. To jest Palestyna. W historii trzeba nam odpowiednik będzie znaleźć i to jeszcze podczas tego spotkania. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego. Ten mały róg, który wyszedł z tej jednej ze stron świata. Strącił na ziemię niektórych z wojska, z gwiazd. Podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Ten róg nie walczy tak jak poprzednie potęgi. On walczy inaczej. Jemu te posunięcia militarne, polityczne nie dają pełni satysfakcji. On nie działa tylko wertykalnie na obliczu ziemi. Przepraszam, horyzontalnie. On działa wertykalnie, pionowo. Atakuje Boga, jego świątynię, księcia świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię. Cokolwiek czynił, to mu się udawało. A więc nie było zahamowań, nie było ograniczeń. I wtedy Daniel słyszy rozmowę. Słyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do właśnie tego świętego, który mówił. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? Po raz pierwszy mamy tutaj motyw czasowy. Do tej pory w ósmym rozdziale, do wiersza 12, nie ma motywów czasowych, poza tylko czasem, kiedy Daniel ma wizję. Ale tutaj to zakrawa na długą działalność. Ta działalność małego rogu, zapewne dłuższą niż działalność barana, zapewne dłuższą niż działalność kozła, zapewne dłuższą niż tych czterech rogów, które tam rozrosły się na cztery strony świata. I słyszy odpowiedź. A ten odpowiedział mu, temu pytającemu. Święci między sobą rozmawiają. Aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia
znowu wróci do swojego prawa. Ten tekst jest jednym z najtrudniejszych tekstów w całej Księdze Daniela. Każdy przekład stara się trafnie oddać to, co w nim jest zawarte. I tutaj mamy różne przekłady. Biblia Warszawska, Gdańska, Brytyjska, Tysiąclecia, przepraszam, Biblia Warszawsko-Praska, Biblia Jakuba Wójka, Biblia Brzeska nawet. Każda oddaje to tak, jakby co znalazła w tym tekście i uznała, że jest najważniejsze. Gdy uważnie przeczytamy te wszystkie przekłady, to w zasadzie to wszystko, co każdy z nich reprezentuje, zawiera się w tym 14 wierszu. O to wszystko chodzi. Każdy przekład poszedł jak gdyby trochę w inną stronę. Świątynia wróci do swojego prawa. Przyjdą do odnowienia swego usługi święte. Następnie świątynia odzyska swoje prawa. Przybytek zostanie odzyskany. Będzie oczyszczona świątynia. Potem miejsce święte będzie oczyszczone. Biblia Brzeska, bardzo stary język. Gdy to wszystko razem weźmiemy, to mamy oddaną myśl, która ukryta jest w tym hebrajskim 14 wierszu 8 rozdziału Księgi Daniela. One się nie kłócą, one się nie wykluczają. One są komplementarne, one się uzupełniają, nakładają na siebie. I o tym warto nam pamiętać, bo jeszcze będziemy mówili, gdy ten okres upłynie 2300 wieczorów i poranków. Co wtedy w ogóle się stało, co się miało stać? Jest jeszcze jeden przekład. Aha, ten zwrot jeszcze. Dokądże, po hebrajsku ad matai. Pojawia się jeszcze raz w księdze Izajasza. W zasadzie to było wcześniej w księdze Izajasza, bo Izajasz dwa prawie wieki przed Danielem działa. Ad matai to jest z tekstu ósmego, z rozdziału ósmego, szóstego, Księdze Izajasza proroka. Tam, gdzie Izajasz jest powołany na proroka, gdzie zostaje oczyszczony, gdzie słyszy to wezwanie Boże, mam posłanie, kto nam pójdzie? I prorok zgłasza się, jestem, pójdę. Ale później gdy dowiaduje się, co ma głosić, to słyszy również to ad matai Elohim. Czy ad matai Jahwe? Czy ad matai Adonai? Jak długo, Panie? Dokądże, Panie? I tu wcale nie chodzi o to, ile czasu to będzie trwało, tylko kiedy się to skończy. Kiedy się to wszystko zmieni. Bo co się dziać będzie, to jest inne zagadnienie. Ale jak długo, dokąd to będzie trwać? Ad matai. Spotkałem się z takim przekładem prywatnym, nie żadnej komisji przekładu, ale hebraistą, który dosyć dobrze czuje się w tym języku. Powiedział, że ten tekst i jak mi oświadczył, konsultował z rabinatami, różnymi ośrodków rabinackich na świecie. Czy tu może chodzić o taki przekład, o takie zrozumienie? Ad matai, dokądże to będzie? Aż do 2300 wieczora i poranku. I wtedy te rzeczy się staną. A więc to nie jest pytanie ad matai, przez jak długi okres czasu. Czasem przyzwyczajeni jesteśmy, że to przez taki długi czas będzie. Nie, to nie będzie przez taki długi czas. Gdy spojrzymy historycznie, zobaczymy, że ten czas rozpocznie się
tego bezczeszczenia świątyni nie wtedy, gdy rozpocznie się 2300 wieczorów i poranków. Zdecydowanie później. Ale trwał będzie, aż się skończy okres 2300 wieczorów i poranków. 2300 wieczorów i poranków. Co to za okres? Znamy jego długość? Nie znamy początku. Ale i końca nie znamy. Jest zawieszony absolutnie w próżni, w powietrzu. Wobec tego kolejna zagadka, czego dotyczy, to już wiemy, częściowo przynajmniej. Ale nie wiemy, kiedy się wydarzy, kiedy się rozpocznie i kiedy się skończy. I muszę wam powiedzieć szczerze, Daniel na wyjaśnienie tego, kiedy się skończy ten czas, czekał 13 lat. I nieraz chcielibyśmy natychmiast już. My tak długo czekać nie będziemy. Żyjemy w epoce instant, o czym mówiłem dzisiaj. Dzisiaj wieczorem się o tym dowiemy. Ale z Biblii się dowiemy. Nie będziemy zgadywać. Nie będziemy sięgać po jakieś mądrości ludów. Jeżeli Biblia nam tego nie uzasadni, to jest nieuzasadnione, albo myśmy nie uchwycili myśli Bożej. Nie uchwyciliśmy tej wykładni. A 9 rozdział wyraźnie o tym mówi. Nie wolno nam tego wyprzedzać. Bóg tak to podał, abyśmy się uczyli czytać, rozumieć, nadążyć, normalnie żyć i postępować, czekać na Jego mądrość i gdy On nam ją przekaże, wtedy dopiero wolno nam nią szafować i z niej korzystać. A jak gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna i słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Poznajemy imię anioła, który towarzyszy Danielowi. Gabriela znamy z różnych innych sytuacji w Piśmie Świętym. Wiemy, że do Nazaretu to Gabriel właśnie poszedł ze zwiastowaniem narodzenia Mesjasza. Nic dziwnego, bo Gabriel był przy proroctwie, które opiewało o przyjście Mesjasza i o działalność Mesjasza, o całą jego służbę. Przyszedł do mnie na miejsce, gdzie stałem, już teraz ten Gabriel, a gdy przyszedł, zląkłem się, padłem na twarz, wtedy rzekł do mnie: zważ, Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Po raz pierwszy w tej księdze pojawia się to określenie. Czas ostateczny. My nieraz wprowadzamy to już do 2 rozdziału, do 7 rozdziału. To jest samowolka. Owszem, my to później uzasadniamy, no bo my przecież przeczytaliśmy 12 rozdziałów. Tak. Ale jeżeli chcemy zrozumieć, to pozwólmy temu dojrzeć. I nie uprzedzajmy Biblii, ale też nie lekceważmy tego, na co natrafimy, w miejscu, gdzie Bóg to umieścił. A gdy On ze mną mówił, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię, lecz On dotknął się mnie i postawił mnie na nogi. To jest jedna z cech proroków, którzy otrzymują widzenia. Podobnie przeżywał Paweł, podobnie przeżywali inni. W 10 rozdziale będziemy na ten temat mieli więcej, bo tam Daniel znowu opisuje nam szerzej wizję, które otrzymał od Boga i swój stan fizyczny, i psychiczny, i duchowy. I rzekł, mówi ten Gabriel, oto ja objawię ci, co będzie się dziać pod koniec czasu gniewu, a więc tu nawiązuje do tego czasu ostatecznego, bo widzenie dotyczy czasu końca. Czy czas ostateczny
i koniec czasu. To są synonimy? To są równoważniki? Nie. Czas końca to jest czas, w którym my obecnie żyjemy. Już awansem znowu wybiegamy. A koniec czasu to wtedy, gdy ten czas końca się skończy. Wtedy jest koniec czasu. A więc Księga Daniela, podobnie jak Apokalipsa, mówi o czasie końca, mówi o czasie historycznym, wcześniejszych wydarzeniach jeszcze, mówi o Starym Testamencie, o Nowym Testamencie, mówi o czasie końca, ale mówi też o końcu czasu. To należy zróżnicować, bo Biblia tak to różnicuje. Apokalipsa to szczegółowo nam wypunktowuje. I teraz tłumaczy. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. Ja wybiegłem troszeczkę, gdy czytaliśmy tę wizję i już tam padły te określenia Medowie, Persowie, koalicja i tak dalej. Ale to był mój błąd. Daniel dowiaduje się o tym nie wtedy, gdy ogląda wizję, tylko gdy Gabriel przyszedł i mu to powiedział. Nigdy do tej pory jeszcze Bóg tak wyraźnie nie posługiwał się nazewnictwem tych krajów, tych potęg, jak to jest w rozdziale 8. A więc jeżeli chodzi o podboje tego barana, to już za czasów Kiaksaresa było uderzenie na wschód, Asyrię, Niniwę. Jeszcze w koalicji z Babilonem Medowie pokonywali i w 612 roku zniszczyli Niniwę. Na północ te ruchy Astiages realizował, czyli biblijny i z Księgi Daniela ten król, który z Cyrusem już później pracował i tam podbijał i zdobywał Armenię, Kapadocję, Trację. Na południu Cyrus i to była Lidia, Babilon, Kambyzes, później w Egipcie jeszcze i Xerxes biblijny Ahaszferosz panuje od Indii aż po Etiopię. Jeżeli Babilon to był ten ciemnozielony skrawek, to Medopersja to są te całe tereny na jasnozielone. Zwróćmy uwagę, jaką potęgą było to mocarstwo. Tutaj widzimy już scalone. To jest imperium medoperskie. Potężny był ten baran. Ale kozioł, i Gabriel mówi, to jest król grecki, zaatakował tego barana. I nikt baranowi nie mógł pomóc. Królem pierwszym, wiemy doskonale już z historii, był Aleksander Macedoński. Aleksander Wielki. Ciekawa taka jakaś zbitka sytuacyjna, bo grecka potęga to jest kozioł. A jakie morze oblewa z jednej strony Grecję? Morze Egejskie. A co to jest Ege? Koza. Jest morze kóz. Jak trafnie dobrana symbolika. A więc rozpoczyna się ta era dominacji kozła. Pierwsze spotkanie dwóch armii to jest nad granikiem. Tutaj kozioł atakuje. A później 332 rok, Tyr, później Egipt, później kolejne podboje i walki, aż do roku 331, kiedy pod Gaugamelą albo Arbellą Aleksander Macedoński, Aleksander Wielki rozbija potęgę Persów, a później idzie do granicy Indii.
podkreślone niektóre miejscowości, mało to chyba widoczne jest, ale widzimy tutaj jedną, tutaj drugą, tu, 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 tu. W Egipcie również. To są miasta, które założył Aleksander Macedoński w ciągu kilku lat swoich podbojów, bo zmarł w roku 323, jeżeli ktoś mi pomoże, historycy. 323 roku. A więc od 331, 323, no to mamy 12 lat, już licząc tak z okładem, 12 lat. 18 Aleksandrii założył. Większość z nich istnieje do dzisiejszego dnia. Są miasta, które założył Aleksander Macedoński. I tutaj widzimy państwo Aleksandra Macedońskiego. W latach 334 do 321, bo w 321 roku po śmierci Aleksandra Macedońskiego diadochowie zaczęli między sobą dzielić. I tutaj już mamy pokolorowane, jak to później do tego doszło, ale tym się zajmuje dopiero 11 rozdział. Nie będziemy wyprzedzać. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał, co było oczywiste. Cztery rogi kozła to Ptolomeusze, ci, których wodzem był Kasander, Lizymach i Seleukos. Później 11 rozdział pokaże nam, że dwóch zostało wyeliminowanych, zostali Seleucydzi i zostali tylko Ptolomeusze. Ale to nie jest w 8 rozdziale. To dopiero w rozdziale 11 zobaczymy, jak do tego doszło. Pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. To jest ten mały róg. Z jednej z tych stron świata, gdzie te cztery rogi panowały, powstanie ten ród, ale ten król. Ale kiedy to będzie? Pod koniec ich królowania. Jak długo królowali Grecy w historii świata? Proszę. Do 168, tak? Tak klasycznie odpowiadamy. Tak uważamy. Tak mówi nam nawet historia. Niektórzy to poprawiają, mówią, nie, to był 146 rok. To było zdobycie Koryntu, bo wtedy i Morze Śródziemne już można było opanować, i Egejskie, w ogóle te tereny zalane wodą. Pod koniec panowania. Pamiętajmy, że w Egipcie Grecy panują do 31 roku przed Chrystusem. Seleucydzi zostali pokonani w 168, ale nie Ptolomeusze. A więc popatrzmy od 168 do 31. Gdybyśmy tylko to wzięli pod uwagę, to mamy różnicę 130 lat. A więc już to samo nam wskazuje, że proces rozwoju tego małego rogu będzie bardzo powolny. Bardzo powolny. On nie wyrośnie wtedy, jak w 7 rozdziale, na głowie czwartej bestii. Nie, tu o czwartej nie ma ani słowa. Tu jest mowa tylko o Medopersach, o Grekach i o małym rogu. Jutro przed południem
gdy będziemy mieli świeże głowy, będziemy się mocowali z rogami. Było ich dwa, czy był jeden? Czy to jest ten sam, czy nie ten sam? Podobieństwa i różnice. Biblia to cudownie porządkuje. Tylko musimy mieć świeżą myśl wtedy, abyśmy nadążyli i abyśmy sobie to poukładali. Jeżeli chodzi o rozwój miasta Rzymu, to on był o wiele bardziej rozłożony w czasie. O tym małym rogu jest powiedziane, siła jego będzie potężna, spowoduje okropne nieszczęścia. Szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu. Zniszczy możnych i lud świętych. A więc znowu on sięga w górę i na tej ziemi niszczy lud Boży. Jan apostoł, gdy oglądał te same rzeczywistości z tego samego czasu, to oglądał w takich obrazach tych jeźdźców, którzy strasznie dokuczyli ludowi Bożemu. Ale wróćmy do Daniela. Dlaczego to wszystko się działo? I co to wszystko znaczy, co czyni mały róg? Czytany był na samym początku ten tekst z Księgi Ezechiela z 8 rozdziału. Popatrzmy na niego w tej chwili tutaj. Tekst dotyczy wybranego ludu Bożego, ludu przymierza, który miał świątynię, który miał system ofiarniczy i kapłański, który przynosił i składał ofiary codzienne i regularnie rok w rok był Jom Kippur, dzień pojednania, oczyszczenia. I popatrzmy, co ten lud zrobił ze świątynią, która uczyła o zbawieniu. Moi drodzy, jeżeli diabłu już w Starym Testamencie udało się kult słońca wprowadzić do świątyni izraelskiej i 24 mężów, tę powiedziałbym radę, główną radę i książąt świątynnych odwrócić od świątyni i skłonić ich w stronę wschodu słońca, to nie dziwmy się, że później Daniel ogląda, bo to już przebrzmiało, ta świątynia już nie istniała, gdy Daniel miał wizję, którą omawiamy. To było przyczyną wyjścia Boga z tej świątyni, której nadal odprawowana była służba, a później zniszczenia jej całkowicie. Gdy ilekroć czytam ten tekst Ezechiela i z Księgi Daniela z 8 rozdziału, to zdaję sobie sprawę, jak trudną walkę musiało toczyć później chrześcijaństwo z tym samym diabłem, który dążył do tego samego w chrześcijaństwie, co mu się udało w judaizmie. I gdy myślę, że jeżeli udało mu się pokonać starotestamentowy lud przymierza, jeżeli udało mu się na łopatki rozłożyć chrześcijaństwo, o czym za chwilę przeczytamy z Księgi Daniela. I nie tylko. Później pewne dokumenty, które świadczą, że Daniel trafnie to przedstawił. To nie da się obronić przed myślą, że żadna ufność w żadnym kościele, nawet w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w to, że jesteśmy wybranym jedynym ludem, bez wierności temu Bogu, bez postawienia pierwszych spraw na pierwszym i najważniejszym miejscu, nie ma szansy ocalenia tego kościoła. Może ocaleć, może statystyki mieć, może mieć miliony wyznawców. Ale powinniśmy zastanowić się, czy w pewnych sytuacjach, gdy przychodzą napomnienia,
gdy przychodzą ocknienia i sytuacje, które zatrważają. Nie powinniśmy reagować na nie, bo jeśli nie będziemy reagować, to jutro już nie będziemy mieli tak dużej szansy zareagowania, bo już będziemy stępieni o tę jedną negację, o to jedno odepchnięcie Boga i Jego rad od siebie. Jeżeli Bogu stworzymy własnymi decyzjami taką sytuację, że opuści nasze serca jak świątynie w Izraelu, nasze pojedyncze serca, bo my często myślimy o Babilonie, to jest gdzieś tam, to jest jakiś system. To jest tylko dlatego system, że jest dużo tych, którzy poszli taką drogą, którzy zdecydowali załatwiać sprawy według własnego pomysłu. A jeżeli którykolwiek Kościół pójdzie taką drogą, to tak samo skończy, jak skończyli ci, którzy poszli do niewoli babilońskiej. To, co Daniel zobaczył, to go zatrwożyło. Bo on widział jeszcze te świątynie. Nie widział gruzów, bo już wtedy był w Babilonie. Ale dokładne relacje miał, co się stało podczas trzeciego najazdu za czasów Sedekiasza. I teraz Daniel ma wizję dotyczącą przyszłości i znowu dotyczącą świątyni, no bo przecież były obietnice proroków, że świątynia, miasto, państwowość będą odbudowywane. I teraz widzi, co się dzieje już z tą nową świątynią. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie. Jest mądrość ludzka i mądrość Boża. One się wykluczają. Paweł napisał w liście do Koryntian, że mądrość ludzka wyklucza mądrość Bożą, a mądrość Boża wyklucza mądrość ludzką. Która mądrość jest naszą mądrością? Będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Ciekawy zwrot. Z tym zwrotem już w Księdze Daniela spotkaliśmy się. Pamiętacie, gdzie taki zwrot taki sam jest? Gdzie? Tak, w drugim rozdziale. Gdy kamień uderza w te stopy gliniano-żelazne czy żelazno-gliniane, jest powiedziane kamień, który nie bywał w ręku człowieka ludzkim. Bez udziału rąk, bez udziału człowieka to się dzieje. Babilon pokonali Medopersowie, Medopersów Aleksander Macedoński, Greków Rzymianie później. Ale ten mały róg z tego wynika będzie trwał do końca, bo czytaliśmy, widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Widzenie dotyczy czasu końca. A więc nie tylko tego globalnego czasu końca, tylko końca tego czasu. A więc to jest ktoś, kto od chwili, gdy ci czterej diadochowie greccy panoszyli się na tamtym terenie, a później zostali spychani, przez Rzymian zostali spychani, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, ten róg będzie istniał. W siódmym rozdziale mieliśmy róg, który będzie istniał od upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, prawda? Gdy się ukształtuje 10 rogów, a wśród nich on wyrośnie, wyruguje trzy rogi i on będzie trwał aż do czasów sądu. Tutaj dowiadujemy się, że ten podobnie się zachowuje, ale będzie zniszczony przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Zestawmy sobie te cechy małego rogu.
wyrasta na południe, wschód i ku prześlicznej ziemi, Palestynie. Następnie sięga gwiazd, wojsk niebieskich, niszczy ich i depcze. Wmawia w siebie potęgę księcia wojsk niebieskich, a wiemy, że to jest Chrystus. Bezcześci miejsce Jego świątyni, wszystko czyni z wielkim powodzeniem, niszczy możnych i lud święty, zostanie zmiażdżony bez udziału ręki ludzkiej. Wejdźmy troszeczkę w historię. Dowiedzmy się wreszcie, kto pod koniec panowania Greków zaczął wyrastać i rozwijać się i przejmować w ogóle wszystko. Przepraszam. Uprzedziłem pewne myśli, których nie zasygnalizowałem wam. Mówiliśmy o tym, że Rzymianie, zresztą gdy czterech diadochów, tych generałów Aleksandra Macedońskiego podzieliło już w 301 roku przed naszą erą te tereny i czterech ich ocalało, bo było ich na początku sześciu, to już wtedy Kassander miał panować na zachodzie, ale nie mógł tam na zachód się dostać. Bo tam na zachodzie już gdy chciał odwiedzić nawet Sycylię, Rzymianie powiedzieli nie, tutaj panujemy my. Kassander zresztą panował bardzo krótki okres czasu, później zmarł i nikt już po nim władzy nie przejął, natomiast Seleucydzi i Ptolomeusze walczyli z sobą, między sobą o te tereny Kassandra, a później Lizymacha. Rzym urastał coraz bardziej. Gdy mówimy tutaj o tej walce niszczenia możnych i ludu świętych, bezczeszczeniu miejsca świątyni, wmówienie w siebie potęgi wojsk niebieskich, ten aspekt Małego Rogu, już nie polityczny, tylko ten religijny, wyraźnie widzimy, że jesteśmy w erze chrześcijańskiej, i że tego dokonuje Kościół chrześcijański, tak jak dokonywali kiedyś Żydzi spustoszenia w świątyni swojej. Kilka dat, zaledwie kilka, bo nie chciałem więcej ekranów poza jednym temu poświęcać. Tego, co stało się w chrześcijaństwie. Jak wiemy, chrześcijaństwo było chrześcijaństwem apostolskim. To był nowotestamentowy lud Boży, to był nowotestamentowy lud przymierza, w którym gromadzili się wszyscy wierzący, którzy zaakceptowali Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Później były tarcia pomiędzy tymi biskupami, o tym mówiliśmy z okazji siódmego rozdziału. Te pięć metropolii w Aleksandrii, w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie i dekretem Justyniana w 538 roku biskup rzymski przejmuje zwierzchnictwo nad całym chrześcijaństwem. I później zdawać by się mogło, że to dobrze, bo chrześcijanie znowu będą scaleni, skupieni. Jedność naprawdę pomaga, ale tylko w takim przypadku, gdy na czele tej jedności stoi ten, który jest jeden. I ten, który jest jedynym naszym Bogiem i Zbawicielem. Gdy postawiono człowieka, zaczęły się tarcia, nieporozumienia, rozłamy, ataki, oskarżenia. Tak jak gdyby chrześcijanie w tamtym czasie zapomnieli tego, co napisał apostoł Paweł, że nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Mamy bój przeciwko mocom ciemności. To szatan jest naszym wrogiem. Tak chrześcijan ze wschodu,
jak z zachodu, jak z północy, tak z południa. Tak tych, którzy nazywają się takim mianem, a inni mają inne miano. Wszyscy mamy jednego, tego samego wroga. I on ma do dyspozycji swoje wojska i on odważył się zaatakować lud Boży na tej ziemi i prawdy Bożej. Popatrzmy, jak to wygląda. Ta lista nam obrazuje. Wbrew dekalogowi Sobór Nicejski pod koniec VIII wieku wprowadza kult obrazów i posągów do chrześcijaństwa. To są chrześcijanie. Dziwicie się? Czytaliśmy z księgi Ezechiela, co tam oglądał prorok? Wszędzie pełno obrazów, nawet w domach ich. Obce kulty, kult słońca. W chrześcijaństwo przejmują kult słońca również. Co więcej, kanonizacja i pośrednictwo świętych. Już nie tak jak apostoł Jan i Piotr mówili, że nie ma w żadnym innym zbawienia. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie mamy już ich dużo. Zbawienie już nie jest z łaski Bożej. Jest w zależności od rodzaju prowadzonego przez ciebie życia. To sam zasługujesz. A niektórzy są takimi świętymi, że gdy Bóg położył ich grzechy i ich dobre uczynki, to dobre uczynki w górę podrzuciły grzechy i zniwelowały je. A więc mają superatę dobrych uczynków, ale oni miłują człowieka. Oni miłują każdego grzesznika. Wobec tego swoisty, ja tutaj już bardzo to upraszczam, swoisty bank dobrych uczynków. Oni mogą pośredniczyć i powiedzieć: Boże, no popatrz na moje życie. Przecież do zbawienia nie musiałem tego wszystkiego robić. My jesteśmy w porządku, kto zostaje? Nie dasz? Przecież miłujesz grzeszników, nie dasz im tego? A więc kanonizacja, pośrednictwo świętych. Odpusty. Gdy sumienie ludziom nie pozwalało, jak krzyżowcom, iść do Ziemi Świętej i mordować innych ludzi, to Urban II na Soborze Klermonskim ogłosił Urbi et Orbi, że kto w świętej sprawie zabije poganina niezbożnego. Pamiętacie, co Chrystus powiedział? Zabiją was, myśląc, że Bogu przysługę czynią. Diabeł tak zamieszał w umysłach ludzi. Ludzi wierzących, ludzi pobożnych, ludzi, którzy nadal modlili się do Boga i uważali, że On tego chce. Ktoś powiedziałby: odpusty to dawna sprawa. Skończyło się to w czasach Lutra. Naprawdę? Obecnie jeszcze istnieje około 70 odpustów. I to podanych do publicznej wiadomości w roku 1969 przez penitencjarię apostolską. To było 29 czerwca 1969 roku. Nadal możesz za pieniądze, czy za jakiś uczynek, czy za pielgrzymkę, czy za cokolwiek zdobyć odpust. A co to jest odpust? Gruba kreska i jeszcze na przyszłość premia. Sobór w Weronie powołuje świętą inkwizycję. I to określenie święta inkwizycja źle się kojarzy, bo znamy historię ciemnego średniowiecza. Niektórzy mówią o 30, niektórzy nawet o 50 milionach ludzi zabitych z poręki świętej inkwizycji, bo niekoniecznie inkwizycja zabijała. Inkwizycja wskazywała tego, który ma być zabity. Zabijali możnowładcy europejscy i inni. A jeżeli nie, to musiał się liczyć z konsekwencjami.
a takie konsekwencje skazywały jego na banicję, nawet jeżeli był cesarzem. Albo się ukorzy przed tym, który go może rozgrzeszyć, albo zginie w samotności. Sobór laterański, o i dzisiaj już się nie mówi o świętej inkwizycji, mówi się o świętym oficjum, które dba o czystość wiary. Piękna nazwa. Oby na tym to się kończyło. Spowiedź uszna. I to kiedy? W XIII wieku na Soborze Laterańskim. Wiedzieć, co w trawie piszczy. Nawet co cesarze zamierzają, myślą. Bardzo, bardzo wygodne. Kiedyś do Piotra, jeden z czarnoksiężników, który tam pomyłkę popełnił, miał na imię Szymon, stąd Symonia, próba przekupstwa w chrześcijaństwie, przyszedł po rozgrzeszenie do Piotra. Mówi, pomódl się, żeby mi to było. Mówi, ty do mnie przychodzisz? Bóg rozgrzesza. Rozmawiaj z Bogiem. Przedstaw Bogu tę sprawę. Tutaj o tym zapomniano, ale powtarzam, diabeł tak zaciemnić potrafi bystry, jasny umysł w innych dziedzinach, że w sprawach religijnych możemy być prawie że analfabetami. Ludzie mówią, tacy wykształceni, mądrzy ludzie i Biblii nie rozumieją. Pierwsze pytanie, kto ich Biblii uczy i w którym seminarium? Wszystko jest ważne, ale nie Biblia. Czyściec, męki czyśćcowe, a przed tym jeszcze zakaz czytania Biblii, no bo widocznie ludzie się zaczynali upominać, ale Biblia mówi inaczej, a więc do indeksu ksiąg zakazanych. A później zakąt jezuitów. Zakąt jezuitów, gdy się sprzeciwił temu, kto ich powołał i zatwierdził ich istnienie, to też poszedł na banicję. Dopiero w kontrreformacji znowu sobie o nim przypomniano i powiedziano, być może teraz, gdyby się tak młodzieżą, dziećmi zajęli, to są mądrzy politycy i znowu istnieje. Sobór Watykański I, 1870 rok, nieomylność papieża. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, jak jest nazwana Matka Pana Jezusa, wszedł w życie w 1956 roku. Ja wtedy już pracowałem w kopalni. Moi drodzy, to samo, co diabeł zrobił z judaizmem, to samo usiłował i udało mu się w głównym nurcie uczynić z chrześcijaństwem. Jak to wyglądało w praktyce? Czy chrześcijanie mieli świadomość tego, co powinni, a co nie powinni? Szczególny rodzaj zuchwałości wobec Boga, bluźnierstwo. Żydzi czytali wtedy, kiedy ktoś uważał, że jest równy Bogu. To zarzucono Chrystusa. On był równy Bogu. Ale go nie widzieli jako Boga, bo on odłożył chwałę bóstwa i przyjął postać człowieka. Widzieli go jako człowieka. I to było bluźnierstwem. A przecież później chrześcijanie przyjęli tytuł pod szeptem demona. Bo to nie było inaczej. On jest naszym wrogiem. Od początku do końca. Czy należysz do takiego czy innego kościoła? Czy niewierzącym jesteś człowiekiem? On działa na twoje serce, na twój umysł. A jeżeli ci jeszcze pokaże coś, pamiętacie, co zaoferował szatan Ewie w raju? Równość z Bogiem.
To nic nowego. On chciał być równy Bogu. Jemu się nie udało. Wobec tego z zemsty chyba powiedział, niech będzie więcej takich jak ja na tej ziemi, wśród tej korony stworzenia, wśród ludzi, którzy będą się wywyższać. I w chrześcijaństwie ktoś nazwał się Vicarius Filii Dei, namiestnik, zastępca Syna Bożego, podczas gdy to jest miejsce zarezerwowane dla Ducha Świętego. On przyszedł na miejsce Chrystusa na tę ziemię. Vicarius Dei, wręcz już nie Syna, ale samego Boga, Ojca. Dominus Deus Noster Papa, Pan Bóg nasz papież. Na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego. Jest orzeczenie papieża Leona XIII z 20 czerwca 1894 roku. To się w głowie nie mieści. Przecież to są ludzie, którzy wierzą, że służą Bogu. I być może szczerzy nawet w tym. Czy Izraelici chodzący do świątyni nie chcieli jej bronić, aby ona ocalała, bo to była świątynia Jahwe? Ale oni sami tam wprowadzili kult obcy, obcego Boga. Bronili przykazań Bożych, ale sami w domach mieli pełno obrazów. Mały róg pod szeptem demona atakuje Jezusa, Jego ofiarę i Jego służbę. W takim dziele o godności i obowiązkach kapłańskich napisanym przez Alfonsa de Liguri, doktora Kościoła, wydane przez Gebertnera i Wolfa w 1885 roku, czytamy, kapłani są nazwani ojcami Jezusa Chrystusa. Kapłani będąc przyczyną czynną, dla której osoba Jezusa Chrystusa istnieje prawdziwie w hostii konsekrowanej, może być niejako nazwanym twórcą samego Stworzyciela. Wymawiając bowiem słowa konsekracyjne, to są te słowa hoc est corpus meum, to jest ciało moje. Stwarza, że tak wyrazić się można, Jezusa Chrystusa w sakramencie, przedstawioną Ojcu Przedwiecznemu. Rozumiemy? W tym dziele nie daję wszystkich cytatów, bo musielibyśmy długo tutaj jeszcze być. Ale w punkcie szóstym mówi, podziwu i uwielbienia godnym jest. Gdy Pan Bóg staje się posłuszny kilku słowom kapłana hoc est corpus meum, wstępuje na ołtarz w jakimkolwiek bądź miejscu i tyle razy, ile kapłan go powołuje, umieszcza się w jego rękach i to wtedy nawet, kiedy kapłan jest jego nieprzyjacielem. Nie tylko, że Pan przybywa na modlitwę kapłana, lecz zupełnie zostaje do jego rozporządzania. Kapłan może przenosić go z miejsca na miejsce według własnej swojej woli. Według swojej woli zamyka go w tabernakulum. Jest to miejsce w ołtarzu, przed którym pali się czerwona lampka, jeżeli tam jest hostia. Wystawia go na ołtarzu, wynosi poza kościół, może nim innych i siebie karmić. Nigdy żadnemu z aniołów podobna władza nie była dana. Prawda, to ostatnie zdanie jest prawdą, ale żadnemu człowiekowi taka władza też nie została dana. Nieco nowszy dokument z 22 czerwca 1957 roku ukazał się, to było przemówienie w Ołtarzewie, niedaleko od Pruszkowa, niedaleko od nas, podczas ordynacji, podczas wyświęcenia święceń kapłańskich. I czytamy, to jest cytat z tego kazania, otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami,
nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores. A jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął. On tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa stępować będzie na ołtarze Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Kto ku wam patrzy, widzi w was Boga. Kto do was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie sacerdos alter Christus. Kapłan jest drugim Chrystusem. To powiedział nie jakiś wikary, nie proboszcz, nie biskup, nie kardynał, nie jakiś kardynał, tylko kardynał tysiąclecia, Stefan Wyszyński. W internecie możecie całe to Ateneum Kapłańskie przeczytać, bo ono jest zamieszczone. Kapłan jest drugim Chrystusem. Mówiliśmy o tym, że świątynia ziemska była świątynią, była cieniem rzeczywistości świątyni niebieskiej. Tamta służba obrazowała służbę Jezusa, zarówno w tym aspekcie baranka ofiary, jak i kapłana, arcykapłana. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. Chrystus nie wszedł do świątyni ręką ludzką uczynionej, ale do samego nieba. Jakie to piękne, proste słowa. Może dlatego, że tak proste niektórym nauczonym myśleć zakrętami trudno je zrozumieć, bo to jest zbyt proste. Ale to jest dla każdego człowieka, który przychodzi do Boga. On nie wchodzi z cudzymi darami. On sam uczynił siebie darem dla naszego zbawienia. On sam oddał własne życie. Niewielekroć umiera. Spotkałem się z argumentem, no cóż, jeżeli ponawiamy ofiarę Chrystusa, to coś w tym złego? Jeżeli potrafisz ją ponowić, to idź na krzyż. Skutki tego nie będą takie, jak przy ofierze Chrystusa. Ale to byłoby powieleniem czegoś takiego, nie? Na Filipinach niektórzy to czynią. W każdą Wielkanoc. Ale tu jest powiedziane, że on raz to uczynił. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Chrystusa raz na zawsze. Gdy zasłona w kościele świątyni ziemskiej rozdarła się, gdy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, to scerowano później, a może wymieniono tę zasłonę, nie wiem, nigdy nie szukałem szczegółów na ten temat. Jeżeli ktoś to wie, to będę bardzo wdzięczny za taką informację. Ale służba dalej była realizowana. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Taka jest różnica. Gdy Chrystus oddał swoje życie, nic, co czyni człowiek, nie gładzi grzechów, nie daje zbawienia, nie daje ratunku, nie chroni przed wieczną śmiercią. Zwróćcie uwagę na te podkreślone miejsca w tym drugim akapicie. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. W starotestamentowej świątyni wszyscy kapłani sprawowali służbę Bożą,
służbę Jahwe. Po śmierci Chrystusa ta sama świątynia, te same sprzęty, te same obrzędy, ale to już jest ludzka służba. On sprawuje swoją służbę i powtarza ciągle to, co spotkało się już z rzeczywistością. Gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Jedna ofiara złożona raz na zawsze. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako poduszek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił On na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Ponawiać? Co? Po co? Ponowienie zgodnie z myślą biblijną to jest zaprzeczenie prawdziwości i wystarczalności ofiary Jezusa Chrystusa. Drodzy, nie ma dla nas żadnej innej nadziei, żadnego zbawienia poza Nim, poza Jezusem. Nie ma większego imienia, żadnego. Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś. On ci pomoże. Ja dziękuję dzisiaj za rozpoczęcie nabożeństwa w taki sposób, tej części Szkoły Sobotniej, w jaki ono było rozpoczęte. Zapewnienie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Uspokojenie nas, gdy po tygodniu przychodzimy nie tylko ciężkiej pracy, ale ciężkich zmagań z mocami demonicznymi, które nas atakują. Że jest Zbawiciel. Mając takiego arcykapłana, przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Zawsze On nam pomoże. Ósmy rozdział i nadal zastanawiamy się, kiedy rozpoczyna się ten tak długi okres 2300 wieczorów i poranków. Gdybyśmy mieli chociaż początek, prawda? Albo chociaż koniec. Ale nie mamy ani początku, nie mamy ani końca. Danielowi powiedziano, na końcu ósmego rozdziału widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą. Ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Co się spełni? Kiedy się spełni? Chciałbym jeszcze, abyśmy zwrócili uwagę na ten tekst 26. Tu mamy dwukrotnie powtarza się słowo widzenie. To słowo widzenie w ósmym rozdziale dosyć częstym słowem jest i Daniel korzysta tutaj z dwóch hebrajskich słów, które oznaczają widzenie. Jeden to mare, a drugie hazon. Tutaj akurat mamy w 26 wierszu, a widzenie o wieczorach i poranka, czyli mare jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Hazon. Jaka jest różnica między nimi dwoma? Hazon oznacza całą wizję jako taką, w całości. Mare to są pewne części tej wizji, jak kadry. A więc tam był kadr o baranie, o koźle, o czterech rogach, o małym rogu i o czasie był też kadr. I tutaj mówi, to widzenie o wieczorach i porankach jest prawdą, to mare. Dlatego ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. I wielu mówi zaraz, no to co miał zapieczętować? Tamto jest prawdą, a ma zapieczętować hazon. Czyli niezrozumiałe będzie hazon, tamto jest prawdą, a to... Pamiętaj, że na hazon składa się wiele
Mare. Jeżeli którekolwiek jest prawdą, ale nie zostanie wyjaśnione, to nie zrozumiesz chazon. My niejednokrotnie zajmujemy się jakąś sprawą i mówimy, o to rozumie, to też rozumie, to reszty się domyślę. I tak się domyślamy. Nie wolno tak robić w przypadku Biblii. Brak jednego elementu i wyjaśnienia go przez Boga, który dał to widzenie, to chazon, którego częścią jest też mare, ale nie jest wyjaśnione, powoduje, że nie rozumiesz całkowicie tego widzenia. Albo masz ogląd całości, albo nie masz oglądu. To tak jak zegarmistrz. Jeżeli mu zabraknie jednej części w zegarku, nie mówię o śrubce mocującej kopertę, bo bez tego zegarek będzie chodził. Ale w mechanizmie zegarek nie będzie chodził. I tutaj chciałbym te dwa określenia wam pokazać. Chazon i mare. Chazon to całość wizji, mare to część. Popatrzmy, jak te w końcówce ósmego rozdziału, jak one są rozmieszczone. A widzenie, czyli mare o wieczorach i porankach, jak powiedziane, jest prawdą. Ty zapieczętuj to widzenie, czyli chazon, całość, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem. Całym czy częścią? Oryginał daje nam mare. To, które powiedziano, dotyczy wieczorów i poranków. Tym się interesował i nie rozumiał tego widzenia. Dziękuję za waszą cierpliwość. Bez przerwy szliśmy. Wiem, że niektórzy sobie urlop robili i dżemki, ale ja wam dobrze życzę. Nie będę zrywał nikogo. Ja na początku to myślę, że tak mi potakują wszyscy, bo się zgadzają. Ale później, jak już zamyśleni kładą się na oparciu innego krzesła, to życzę im krótkiego, dobrego odpoczynku, bo jak się obudzą, to znowu będą brali udział w spotkaniu. Zapraszam na kolejne spotkanie o godzinie 17:00. Nazwałem je zakazane proroctwo. Ono było rzeczywiście zakazane. Jak do tego doszło? Kto tego dokonał? Jest to jedyne proroctwo biblijne, które informuje dokładnie o czasie narodzenia Mesjasza. Jest to najbardziej zdumiewające i najbardziej precyzyjne proroctwo całej księdze Daniela. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Nasz drogi Boże i Panie nasz. Trudny to tekst, trudna to wizja. Nie dziwi to, że Daniel był bardzo zaniepokojony tym, co zobaczył, a przede wszystkim tym, dlaczego nie może tego w tamtym czasie zrozumieć. Dziękujemy ci za wszystkie ostrzeżenia, które są w Piśmie Świętym. Nieraz, gdy czytamy Biblię, to wydaje się, jak gdybyś na tej ziemi nie miał ludu. Bo ci, którzy są twoimi wiernymi, zawodzą raz za razem. Zawiódł cię cały naród w Starym Testamencie. Zawiodło cię chrześcijaństwo. Zawodzimy my. Boże, jakie jest wyjście z tej sytuacji? Boże, jak się uzbroić przeciwko tym napaściom ze strony mocy ciemności, które przybierają
pozór pobożności. Czasem nawet postać anioła światłości, jak to już Paweł stwierdził, gdy żył na tej ziemi. Chroń nas przed wygórowanym pojęciem o samym sobie, o swoim wyznaniu, o swoim kościele, o naszej dobroci, o naszej prawowierności, bo to zawsze prowadziło do ruiny i upadku. Dopomóż, by Duch Twój Święty ustawicznie przypominał nam, że nas miłujesz. A gdy spotykamy się z ludźmi, którzy nieraz napisali i powiedzieli to, cośmy na ekranie mogli zobaczyć i przeczytać, daj drogi Boże, abyśmy umieli pomóc takim ludziom i tym, którzy są przez nich prowadzeni. Tak prosto możemy ich zaatakować, wytknąć błędy i oskarżyć. Boże, naucz nas miłować tych ludzi. Daj, abyśmy mieli tyle miłości, ile pozwalamy, abyś w nas zakotwiczył i razem z Tobą, abyśmy w umiejętny sposób mogli odwrócić ich uwagę od tego, co ludzkie, i zwrócić uwagę na Twoją wielką miłość i potęgę, a z drugiej strony na przebiegłość, chytrość i podstęp mocy diabelskich. My chcemy razem być kiedyś w Twoim Królestwie. O to w imieniu Jezusa Chrystusa proszę, abyś nam pomógł być do Ciebie podobnymi. Amen.